Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w dzisiejszym odcinku docieramy w końcu na sam szczyt Cytadeli Lodowej Korony i zmierzymy się z samym Królem Liszem po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie skończy się z większym sukcesem niż było to po raz ostatni. Jak prawdopodobnie już każdy z Was wie, za pokonanie Lich Kinga każdą z 9 klas otrzymuje się nowy portret dla Paladyna, portret samego Arthasa, postaci, która nie jest zbyt pozytywną postacią, przynajmniej od pewnego czasu, ale zawsze fajnie jest mieć nowy portret, fajnie mieć coś nowego w Hearthstone'ie. Ja postaram się wygrać wszystkimi 9 postaciami, a czy będę to nagrywał, czy nie, to myślę wyjdzie już w praniu, a tymczasem idziemy na przygodę, na walkę z samym Królem Liszem. Tak, ostatnio ktoś się mnie pytał, dlaczego ja mam dostępne tutaj 5 przygód, podczas kiedy on ma dostępne 2. Z tego względu, że to są przygody, które już dawno wypadły ze standardu i niestety ci, którzy tych przygód nie wykupili wcześniej, nie mają obecnie możliwości, żeby je kupić. Niestety Blizzard uznał, że nie wprowadzi ich chociażby za darmo po to, żeby nowi gracze mogli sobie doświadczyć starych przygód. No cóż, może to zmienią, a tymczasem przechodzimy już do głównego punktu programu, czyli do walki z Królem Liszem. No cóż, w sumie tego się spodziewam. I gdzie mamy 2 nagrody za to skrzydło. Pierwszą nagrodą jest paczka kart za pokonanie Króla Lisza po raz pierwszy. Drugą nagrodą jest Książę Arthas za pokonanie Króla Lisza każdą klasą. Z tego co wiem, walka z Królem Liszem wygląda za każdym razem trochę inaczej, zależnie od tego, jaką klasę wybierzemy. Więc to jest w sumie dobra informacja, bo to będzie oznaczało, że za każdym razem będziemy mieli nowe wyzwanie. Zobaczmy, co nam powie. Okej, okay. Jestem ciekaw, czy faktycznie nie można się poddać podczas walki z Królem Liszem. Swoją drogą na szczycie mamy Frostmourne, nie wiem, czy chciałbym go odblokowywać, biorąc pod uwagę, jakie zdolności ma ta broń. Uważaj na jego niekonwencjonalną taktykę, to oszust. W sumie już tyle razy z oszustami walczyliśmy na przygodach, że mam doświadczenie w tej kwestii. Moc specjalna, przyzwij Gula 2/2. Tutaj się nic nie zmieniło, jestem ciekaw, jak tym razem będzie Lich King zaczynał swoją grę. Jak być może pamiętacie, podczas walki z magiem w pierwszej turze przyzwał 7 guli. No dobra, wybierzmy sobie pierwszą klasę do walki z Królem Liszem. Myślę, że będzie dobrze, jeżeli na dzień dobry już będziemy mieli z głowy klasę, którą każdy wymiotuje, której każdy ma absolutnie dość, czyli w pierwszym nagraniu w walce z Królem Liszem wystawimy naszego Malfuriona, czyli druida. Stworzyłem sobie tutaj wcześniej do wbijania questów Jade Druida, czyli talię, którą myślę każdy zna aż za dobrze i po jednej i po drugiej stronie. Dlatego też pogramy sobie druidem, zobaczymy, jakie niekonwencjonalne sposoby rozgrywki dla druida przygotował książę Arthas w postaci samego Króla Lisza. Muszę chronić dzikie ostępy. To ma być twoja talia? Wygląda jak wołanie o pomoc. Dzień dobry. Na szczęście tym razem sam mogłem wybrać talię, nie to co było w przypadku maga. Dobra, jak widzimy, nasz przeciwnik zaczyna z 30 punktami życia i 30 punktami armoru. Jak na ostatniego bossa nie jest to duża ilość punktów życia. Znicz wszystkich. Aha! Okej. No to już wiemy, co dla nas przygotował na druidzie mój przeciwnik. Niszczy wszystkich moich tanich stronników. No to w sumie dobrze wybrałem druida, bo w jego talii, jak widzicie, miałem tylko 2 proroków zagłady.
i poza nim tak naprawdę nie straciłem nic. Okej. Skoro tak twierdzisz. Dobra, zabijmy tego stwora, zobaczymy co dostaniemy. Liczę na coś dobrego. Zawsze to jakiś lifesteal, może nam życie uratuje w późniejszych turach. Jak możesz żyć ze sobą w zgodzie, grając takimi kartami? Jak widać, nawet Arthas szydzi z ludzi grających Jade Druidem. Okej. Jest Behemoth, niestety na niego muszę jeszcze jedną turę poczekać. Więc pozwolicie, że zrobimy tak. Nie wiem, co mi tutaj jeszcze może czekać, więc. Przeznaczenie prowadzi mnie mroczną ścieżką. Okej. Póki co nie ma tragedii. Póki co jest w miarę spokojnie. Więc na razie o moje życie się nie boję. Szkielety jeden na jeden nie są zbyt groźne. Chyba, że zaraz Arthas mi wyskoczy z jakimiś mega OP buffami. Wtedy się zacznę martwić, póki co jeszcze żyję. Smok będzie całkiem dobry w tej walce. Na szkielety mojego przeciwnika. Dobra, tego stwora się pozbędę. Żywy jak wody. Ukradnięty Jaynie. Ej! Niesympatycznie z jego strony. Dobra, muszę trochę zacząć uważać, bo mi zaraz tutaj mój przeciwnik zamorduje. Dobra, czyścimy to, co mogę. Niestety żywiołak wody zostanie. Na szczęście bez kradzieży życia. O, ostrze mrozu, dzień dobry. Czy ostrze mrozu daje mu niewrażliwość? Co? Wait, what? Czekaj, 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 czekaj. Aha! Głosem wszystkich twoich stronników. A twoich, okej, czyli to działa inaczej. Dobra, już wiem o co chodzi. Tylko że. Co ja mam teraz z tym zrobić? To może być problematyczne dość. Kurczę, nie wiem czy druid Jade jest dobrym pomysłem na tą walkę z tego względu, że... No... Mam nadzieję, że zabijając was to właśnie o to chodzi. Jak widzimy, mój przeciwnik z Frostmournem założonym jest odporny na obrażenia. Fajnie wiedzieć. Ała, kurde, ja tu zaraz zgona zaliczę. O, to jest akurat w porządku w obecnej sytuacji. Bo to mi daje jeszcze chwilę życia. Co to jest w ogóle? Żniwa dusz. Po co nam specjalna posiadać niewrażliwość, jeśli tylko... Aha, dobra, już wiem o co chodzi. To nie jest tak, jak on ma Frostmourne, ta ma niewrażliwość. On ma niewrażliwość w momencie, w którym te duchy żyją. No dobra. To się trzeba jakoś ich pozbyć. No dobra, już nie wyjdzie tak mocno, tak głośno. Co mnie bardziej martwi, to to, że mój przeciwnik nie traci durability broni. I tak naprawdę on cały czas będzie miał tą broń, co mnie trochę martwi, nie ukrywam. Dobra, tego się pozbędziemy. Dobierzemy sobie przy okazji 5 kart i myślę, co ważniejsze, armor. Dobra, mamy rycerza śmierci. Dobra, zrobię tak. No i tyle. Dobra, niech będzie tak. Kurczę, trochę ten Frostmourne teraz mnie będzie bolał, jak tak będę co chwilę od niego obrywał.
Dobra, nefrytowy idol. Jednego zamieniamy w golema, drugiego oczywiście wtasowuję do talii. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. I teraz tak. Zamieniamy się w rycerza śmierci. Myślę, że Arthas będzie bardzo zadowolony z tego powodu. Niech będzie. Dobra, tego się pozbyliśmy. Co teraz? Moc specjalna. Zadaję jeden punkt obrażeń wrogiemu bohaterowi, plus jeden punkt obrażeń za. Aha, teraz muszę go zabić szybko. Okej, dobra. Teraz co turę będę obrywał za jeden mocniej, więc gdybym. Okej. Na to szczerze powiem, nie byłem przygotowany. Teraz tak naprawdę mam wyścig z czasem, bo jeżeli ja go szybko nie zniszczę, to zaraz sam zginę. Dobra, to trzeba duże golemy poprzyzywać w takim razie. Dobra, to zabijemy. To zabijemy. No i na face. Dobra. Jakbym wiedział, że w ostatniej fazie będę walczył z czasem, to bym zdecydowanie trochę inaczej to rozegrał. Na pewno bym tego Frostmourna przetrzymał trochę dłużej. A tak to teraz mam mały problem. Dobra, dobierz trzy karty. Łuski akurat mi się bardzo przydadzą. Życie być może mi uratują. Dobra. Dobra, niech będzie kolejny golem. Liczę na to, że mój przeciwnik nie ma żadnego Twisting Netheru w talii, który mnie po prostu zaraz zabije. 3. O, śluzożer, dzień dobry. On. Ała. Jeden punkt życia. W cholerę. Dobra, dobierz trzy karty po raz kolejny. Muszę się jakoś tego pozbyć. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Ale jakoś trzeba będzie dać radę. Hop. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Teraz oberwę za 3. Za 4. Dobra, to niestety potrzebuję łusek. Dobra, niech będzie Fandral. Dobra, ważne jest to, że żyję. W kolejnej turze jeszcze nie zginę, jeżeli mój przeciwnik mnie niczym nie zaskoczy. Obrywam za 4 i upiór mrozu. Niestety mój przeciwnik dobiera karty. Mroczny rycerz tutaj nic nie pomoże. Okej, okay. No i wygląda to, że chyba nam się udało wygrać. Czy będzie jeszcze jedna niespodzianka, jak mu zbije armor? Wygląda na to, że nie. No to nie! Koniec! Skończyły mi się karty. No akurat mi się karty skończyły. Ej, bo zaraz. O fuck! O fuck! Takiej brawurowej akcji na końcu to ja nie przewidziałem. Dobra, mamy zwycięstwo. Udało ci się. No, spoko. Haha, rozumiem. I oznacza to, że Malfurion po zabiciu króla Lisza sam został kolejnym królem Liszem. Spoko, jestem ciekaw, czy każda klasa będzie tak kończyć pojedynek. Dobra, mamy zwycięstwo. Malfurion, zaraza wcielona. Niegdyś arcydruid opiekował się dzikimi kniejami Azeroth. Teraz Malfurion, zaraza wcielona, stoi na straży naturalnej równowagi, roztaczając pieczę nad ogrodem śmierci. Bo ja mam fajny motyw z opisem takim na końcu. Dobra, Malfurion został rycerzem śmierci. Król Lisz został pokonany. Frostmourne jest nasz. Niestety.
A, dobra, 2, 4, 6, 8, 9. Dobra, musimy wszystkie runy odblokować, już wiemy o co chodzi. Fajna opcja. Ja powiem Artasie nawet więcej, do 9. Dobra, mam pierwsze zwycięstwo na moim koncie. Jeszcze tylko zerknijmy, co tam się trafiło w paczce. Powiem wam, że Jade Druid okazuje się, że nie jest tylko overpowered na rankingach, ale także na przygodzie. Chociaż końcówka była dość nieprzewidziana z mojej strony, już myślałem, że zginę. Co tam w paczce słychać? A nawet Epic się trafił. Wóz z mięsem, czyli niezbyt dobra. Epicka karta, w sumie nie widziałem, żeby była grana w jakiejkolwiek talii. No dobra, jeżeli chodzi o walkę z Liczem, z Królem Liszem i z naszym druidem po naszej stronie, to by było tyle. W kolejnym odcinku zmierzymy się z naszym przeciwnikiem po raz kolejny, tym razem inną klasą. Ale dzisiaj to było tyle, dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!